Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja zgłaszam wniosek przeciwny, ponieważ ta przerwa powinna trwać do czasu, dopóki Donald Tusk nie spotka się z rolnikami. I w tym kontekście, szanowni państwo, ja muszę dzisiaj pochwalić marszałka Hołownię, bo dawno nikt tak trafnie nie określił Donalda Tuska. Otóż w poniedziałek pan marszałek stwierdził, że to szatan jakiś wymyślił, żeby wybory samorządowe były tydzień po Wielkanocy i że powinien być specjalny pokój w piekle dla tego, kto tak wyznacza wybory. Panie marszałku, szapoba, może nazwanie Donalda Tuska szatanem to lekka przesada, chociaż może pan wie o czymś, czego my nie wiemy. Ale faktycznie zasługuje na specjalny pokój w piekle za to, co robi z Polską. Za to, że przekłada interes innych państw nad interes naszej ojczyzny. Natomiast dzisiaj miejsce Donalda Tuska jest tam z głodującymi rolnikami, którzy od zeszłego tygodnia proszą o spotkanie. Czy naprawdę musi się wydarzyć tragedia, żebyście wy, malowani demokraci, w końcu zaczęli słuchać Polaków?